Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnych odcinkach Satisfactory. Powiem wam, troszkę budowałem od ostatniego odcinka, trochę tworzyłem, no wiem, troszkę to minęło czasu, jeżeli chodzi o live'y i efekt końcowy jest taki. Tak, wiem, troszkę się zmieniło. Ogólnie tak, tutaj produkuję, jak widzicie, śrubki. Tych śrubek mam całą masę. Tu produkuję pręty. Znaczy tam są pręty, cztery konstruktory. I tutaj trafiają do... co to było? Właśnie nie pamiętam. Chyba to są jakieś szmery, bajery związane z wzmocnionymi pręty. Pręty i śrubki. W każdym razie tu się montują w coś, tylko nie pamiętam w co. Muszę sprawdzić. Winiki, tak. Tutaj, tam są produkowane płytki. Płytki są zapodawane tą taśmą, tam, tędy, tu. I są produkowane tutaj wzmocnione płytki. A następnie wzmocnione płytki, powiem wam, czekajcie, chciałbym zejść po ludzku. Nie mogę, nie nauczyłem się jeszcze schodzić po tej drabinie. No i właśnie, dziękuję. I tutaj ogólnie mam ogarnięte tak, że tu mam przejście. Tu są wzmocnione płytki produkowane w tym miejscu. I też widzę, już stoją produkcja, a tutaj na samym końcu są produkowane ramy modularne, w których też stoi produkcja, bo wstrzymałem produkcję tych. I to wszystko jest w okolicach tego gazu. No powiem szczerze, że chyba zaszalałem troszkę. Do tego stopnia, że nawet chyba mikser głośność, poczekajcie, bo chyba dźwięki mam w grze wyłączone. Jeżeli się nie mylę, tak, wyłączone. O, jest dźwięk gry. Jest dźwięk, potwierdźcie mi bardzo proszę, ale powinien być. Tak, jest dźwięk, więc ogólnie tak tutaj, że są płytki i myślałem, że właśnie tutaj gaz oczywiście omijam i w tej części będę robił stal. Ale żeby zrobić stal, z tego co pamiętacie, muszę mieć ogarniętą stal. Zaraz podejdziemy, zobaczymy co jest nam potrzebne. Ogólnie ta produkcja, i jeszcze jedno, elektrownię też trochę zmieniłem w układzie. Elektrownię teraz lecę na 6 kominach, czyli na 6 budynkach. I magazyn zbiorczy, pisaliście mi o tym, żeby od razu robić magazyn zbiorczy. Proszę, to jest mój magazyn zbiorczy. Tu po prawej mamy pręty, śrubki, wzmocnione ramy, zwykłe ramy, też wzmocnione płyty, zwykłe płyty, wirników trochę mniej, tu jeszcze jest pusto. Tu już mam motory, które gdzieś tam zdobyłem w queście, gdzieś tam w poszukiwaniach. Tu mam wzmocnione ramy, kable, druty i beton. Beton i kable jeszcze są niezrobione, natomiast tutaj cała reszta jest ogarnięta. Fajnie to wygląda. No powiem tak, i tak, z tego co pamiętamy, tutaj nic się nie zmieniło, mam tylko 6 tych, troszkę szmerów, bajerów. I co? No i nadal mam ten tier do odblokowania, czyli mam to 500 ram modularnych i 150 motorów. Ogarnięte, tutaj jest z badań też wszystko na razie porobione. I dalej, i tutaj mamy pusto, pusto, pusto. I teraz tak, chcę zrobić stal. Muszę mieć górnika, odlewnia, sztopkę stali, steel beam, storowa rura, silnik. Później muszę 5 inwentory slot, ksenogrzmot, spoko, też da radę zrobić. To i to spokojnie zrobię, bo mam na tyle surowców, żeby to zaliczyć. Ale logistyki i conveyor belty już nie, bo nie mamy właśnie motorów. Ale powiem wam jedno, jest jedna zasadnicza rzecz. Zaprezentuję wam, co tam się stało, jeżeli chodzi o wydajność śrubek. To jest tutaj. Tak, to jest tutaj, patrzcie. Tu śrubki stoją, wszędzie jest po pełno, a tutaj śrubki nie wyrabiam. Dlaczego? Śrubki idą na masową produkcję, ale nie wyrabiam z prostego powodu. Oczywiście, bo tutaj mam nadprodukcję, te wszystkie maszyny stoją, bo jest za wolna taśma. Naprawdę, to jest irytujące, że mam nadprodukcję wszystkiego, a i tak nie jestem w stanie tego ogarnąć. Nie widziałeś instrukcji przy zlewie? Przepraszam cię bardzo. Instrukcja BHP jest jakaś. Poczekajcie. Teraz pokażę kilkowi instrukcji. Choć nie pokażę. Instrukcja BHP była na samym początku gry, kiedy lądowałem tym. No, jak to się nazywa? Kapsułą ratunkową? Tak, kapsułą ratunkową. Jak chcecie, to wam zaprezentuję, bo nawet chyba mam tą instrukcję BHP. Poczekajcie sekundkę. A tylko muszę ją namierzyć.
Instrukcja BHP na pewno tam była. Mam tą instrukcję BHP. Jest ta instrukcja BHP. Tylko muszę ją teraz znaleźć, bo mam to. Dokumenty. Proszę. Instrukcja BHP Fiskisu. Czyli po kolei macie jasno powiedziane, co jest tutaj do zrobienia, co jest tutaj do ogarnięcia, co musi być dołączone. Więc jak najbardziej instrukcja jest. Jeszcze jest inna instrukcja. Ogólnie to jest cała instrukcja. Więc instrukcja BHP była, żeby nie było. Prawda? Była, była. Więc zaliczone. Aż właśnie serio, jak... Serio, ty robiłeś tego screen? Słucham? Serio, ty robiłeś tego screenie, czy jak? Tak, znalazłem, znaczy na innym save'ie zrobiłem tego screen, bo byłem ciekaw, bo zauważyłem to, ale wiesz, jak rozebrałem, to już nie byłem w stanie tej kapsuły zrobić. I na innym save'ie sobie zrobiłem tego screena i jest ta instrukcja BHP. Centralnie po lewej stronie od wyjścia jest ta BHP. Dobra, ogarniamy. Stal potrzebuje... 50 wyników, 10 lam modularnych, 1000 kabli i tych przewodów i 200 kabli. Spoko, do ogarnięcia. Więc tak, najpierw biorę wyniki. Z 200 wezmę 1000, troszkę 2000. Upadłeś, nie mogłeś wstać. No i o to chodzi. Będzie mi Minecraft? Dzisiaj nie. Dzisiaj Minecrafta nie. Ze względu, że Minecraft troszkę... Tak, w poniedziałek był i w poniedziałek także będzie. A długo nie grałem w Satisfactory na live'ie i sobie tak myślę, że dzisiaj zagram. Taki mój wymysł po prostu. Bo wczoraj demokracja, czyli tyrania większości. Dobra. Ja chcę stąd rzucić, a ja mam tutaj przeżytemy. No widać, jak dawno nie grałem. Tak, tyrania, demokracja czy tyrania większości, jak to dobrze kolega podpowiada. I więc z tegoż to powodu nie było właśnie Satisfactory. Nie wiem dlaczego ja to nazywam Stasis. Staszkiem, nazwij to Staszkiem. Dobra. Graszkiem. Właśnie, Staszek i Graszek bardzo fajny kanał ma. Pozdrawiam cię Staszku z tego miejsca. Powodzenia z kanałem i ja na pewno będę starał się część rzeczy ci podkradać, bo naprawdę masz zarąbisty kanał. Dobra, lecimy. Ja u niego Alexa oglądałem i to było śmieszne. Milestone poleciał. Steel production unlocked. Foundry and improved miner included to ensure tak, efficiency tak, of new pipelines. Tak, tak, a collection of new, more complex parts is now available for crafting. Super. Czyli mogę już stale craftować, a kolejna rzecz, ulepszona walka wręcz, potrzebuje 200 kabli. No, tylko to musimy poczekać 10 minut, więc no jeszcze trochę. Produkcja stali ruszy, ale najpierw mamy, o właśnie, górnik i odlewnia, ale zanim się tym zajmiemy, to i tak nic mi to nie zmienia, bo ja najpierw muszę tam stal doprowadzić. A stal to jest, uwaga, 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 co? Stal. Stal steel beamy to jest nic innego, sztopka stali jak ruda żelaza 3 i węgiel też 3. Właśnie, rudę żelaza mam tu, węgiel mam tam. Żeby to ogarnąć, najlepiej byłoby zrobić stację ciężarówek i traktory. Stacja ciężarówek do ogarnięcia, traktory mniej do ogarnięcia, muszę zrobić, co to jest? Te traktory, te Ursusy, co to tak, ta tam tak, to masz, są Ursusy, czyli to jest... To są takie zbyt nowoczesne, jak mi się wydają, jak na Ursus. Żelazne płytek i pręty potrzebuję, to już, poczekajcie. Żelazne płytki i pręty, pręty stowa. Żelaznych płytek zwykłych też. Powiem wam naprawdę, ten magazyn dla mnie jest w tym momencie o wiele fajniej docierać. Faktycznie mieliście sporą rację, żebym zbudował taki magazyn, bo nie muszę łazić i szukać. Wierzę cię, co jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I Zetku mi rzucił, słuchajcie, wyzwanie. Zetku, pochwal się. Automatyzacja stali. 10 traktorów do przewozu węgla. 10. A czemu tak automatyzacja? Ale dlaczego aż 10? Już mi wystarczą 2, żeby to ogarnąć. Nie wiem. Dobra, lecimy z tą stalą. Po prostu powiedziałem 10 tyle.
A czy sądzę, że 10 będę używał, ale żeby wszystkich 10 dostali, to raczej nie będę używał, bo aż takich zapotrzebowania raczej nie mam. Okej, tutaj mam pierwszy piec, ale ten piec się nie przyda, bo ja tutaj potrzebuję odlewnię raczej, więc to sobie rozbieram i budujemy. Stacja ciężarówek docelowo będzie odbierać węgiel. Czyli tak, fundamenty, tylko betonu nie wziąłem. Masakra. Ja chcę budować, a betonu nie mam. Przy okazji, co do stacji ciężarówek mam? A do produkcja odlewni, no encased beton, jakiś metalowy pręt i masz ten metalową dla encased industrial beam. Ładnie mnie wciągła gra, no troszkę mnie wciągła, trzeba przyznać, troszkę mnie coś tam powciągnęło, bo tak jednak te tak jak część ludzi wciągają Albionę, mnie wciągnęła cała reszta, naprawdę siedziałem. Wszystko, witam cię w modzie. Pozdrawiam Dark Rangera. Tak, co ja potrzebuję z tego? Odlewnie to jest stalowe pręty i encased, czyli dużo, dużo betonu i dużo, dużo rudy. I ja, dobra, to już ogarniam. Okej, okay, za 3 minuty ląduje ten. A ja bym chciał sobie zrobić troszkę rudy, więc rudę to mam w tym kierunku, trzeba tędy pójść. Sobie tędy pójdziemy. A fabryczka, przyznaję, troszkę fabryczka mi się udała. Tylko żeby była w 100% jeszcze wydajna, to będzie jeszcze lepiej wtedy. Okej, okay, rudy. To za mało, 200. Oj tam, 200. A wiecie, cała produkcja tutaj stoi, bo po prostu tutaj nie ma nic. Dobra, rudę weźmiemy stąd trochę. Tak, jedynie co nie odkładam, to właśnie rudy nie odkładam. No, ale cóż. Aż takie zapotrzebowania nie mam, żeby odkładać. Swoją drogą, energia w tym momencie. Mam tu jakiś SUV w pobliżu, jest. Mam na wydajność 250. A z tym względu, że moje wszystkie fabryki praktycznie stoją, to zużyłem tylko 40. A co to jest 40? To jest dwa generatory biomasy. Dobra, mykam tędy. I to na biomasie czy na biopaliwie? Co za różnica, bo to nie zmienia ci mocy, tylko zmienia ci zużycie. Czy biomasa, aha, czy biopaliwo. A tylko elektrownia zwiększa ci moc. Dobra, potrzebuję zrobić stal. Storowa rura, czyli sztabka stali, nie mam węgla. Zasuwaj cionikiem, tylko chyba cionik skasowałem sobie, pojazd. Dobra, czas. Nie postawiłeś go przy wąglu? Nie, bo go zabierałem później. Dobra, jadę. Tylko tak, że nie mam tutaj. A nie, mam biopaliwo, super. Jedziemy. Nie tak, warsztat. Chciałbym jechać teraz. Jedziemy. Swoją drogą słyszałem to, że jeżeli wrzucacie tam inny rodzaj paliwa, ten ciągnik jedzie na wszystko. Na liście, na biopaliwo, na węgiel, na ropę i później na właściwe paliwo. I podobno im lepsze paliwo dostaje, tym szybciej jeździ. Takie coś słyszałem. O nie, jak powiedziałeś, że na wszystko jest i czym lepsze paliwo, tym szybciej jeździ, to mi się przypomniało, bo jak jest wiatrak, wiesz, elektrownia wiatrowa, która się podpaliła, jest podpis. Na Śląsku odpalono pierwszy wiatrak na węgiel. Dobra. A, czyli tak, tu mamy zwykły warsztat. Tak się kojarzyło, ale... Sztaba stali, produkujemy. Na razie muszę ręcznie, bo całego automatu już nie mam, bo żeby zrobić w ogóle odlewnię, to muszę mieć... ile tego muszę mieć? Jedną odlewnię. Panie. Odlewnia, potrzebuję 14 i 3. No to będzie troszkę tego sztukania. Sztuk. Stalowa stali, dobra. Klikamy. Przyznaję... Gra mnie wciągnęła, gra mnie na tyle wciągnęła, że naprawdę spędziłem tutaj już, żeby was nie skłamać, 28 godzin. To jest ja wszystko. Ja pan już mam 200. No to trochę ciebie lepiej wciągnęła, widzę. Okej. Okay. To 160 godzin mam zagranych na Steamie, a teraz się przerzuciłem na wersję poza Steam i zgaduję, że około 20 godzin już mam zagranych. A no widzisz. To już mamy. O, i widzicie, już na przykład stojany mógłbym spokojnie produkować. Encase, to są te steel beamy zwykłe. Encase.
Encase Industrial Beam robimy. 2, 3, strasznie z tą zużywa. Strasznie. Więcej stawek sztali. Więcej. Na razie ta gra, wiadomo, to jest Early Access, ale wiem, że już są takie wielkie ciężarowe. One 3 razy więcej biorą surowców niż zwykły traktor. I są już łaziki. Takie super wyścigowe, takie jak nieraz widzimy na plażach, takie jeżdżą łaziki. Więc jest tego sporo. Okej, okay, jeszcze encase'ów parę. Wzmocniony beton. Tu mamy zwykły beton i wzmocniony. Dobra. Odlewnia byłaby, dwie odlewnie. No prawie, bo ta trochę brakłoby stalowych rur. Dobra, ale tak czy siak, najpierw muszę zrobić stację ciężarówek w tym miejscu. I tą stację ciężarówek na razie, tymczasowo, wiadomo, ja będę to zaraz przebudowywał. Znając mnie, to będę po live'ie siedział znowu i przebudowywał. Stacja ciężarówek bym postawił na razie, z tego, że ona będzie jeździć tutaj, to bym postawił ją tu. O. Tak. Jakoś ładniej, tak. Halo. Piętro narusza obszar. Ciekawe, kogo ten obszar narusza. Dobra. Twojej skromnej osoby. Przeszkadza inny gracz, to chyba ja przeszkadzam tutaj, widzę. No mówię. Stacja ciężarówek. Na razie tak stacja będzie wyglądać. A figel. No nie, w sumie może być, dobra. Stacja ciężarówek, to trzeba rozebrać, bo to będzie przeszkadzać. I tak, węgiel będzie szedł na dwa pasy. To też ma ciąg, żelazna płytka. Mam jakieś zwykłe żelazne? Zwykłe, to no będę na razie leciał na zwykłym taśmociągu. O, że narusza obszar innego obiektu. No serio? Spadaj na drzewo, gościu. Okej, okay, tutaj trzeba zrobić rozdzielnie, bo jedno ma iść do paliwa dla traktorka, a drugie ma iść do załadowania. Jeżeli dobrze to rozczaiłem, nie ten, o, tu, jeden idzie do załadunku. Tutaj te beczułki oznaczają, że tu jest paliwo. Dosyć logiczne, prawda? Natomiast tutaj wejście, a tu jest wyjście. Tak, wyjście jest oznaczone tak czy tak, tu będzie wejście. I drugi węgiel idzie tu. I produkcja węgla teraz nie wiem, czy się po prostu nie zajedzie. Zobaczymy i zobaczmy, co w środku. Oczywiście tutaj paliwo. Rzucam węgiel, ale nie ładuje. Dlaczego? Bo nie ma prądu. Tak? O prąd mu chodzi? Chyba tak. Więc trzeba go spiąć. O, i teraz powinien ładować. Tak, ładuje. No i bardzo fajnie. Mam nadzieję, że dobrze to ogarnąłem. Zaraz zweryfikujemy. Wrzucę... Poczekajcie. Nie to. Wyjdź stąd, warsztat. Z warsztatu zabieram biopaliwo i wrzucę, nie wiem, 26, 13 sztuk węgla. I jak podjadę, to teoretycznie powinno mnie załadować węglem. Zarówno paliwo, jak i cała reszta. No zobaczymy. Jadę. Uwaga. Nasz pobrzeg. Okej. Pyk, załadowany. Więcej? Nie, tyle. To teraz on będzie jechał tędy sobie. A, daje czadu, daje! I on by na przykład dojeżdżał dotąd. Dalej nie ma potrzeby, bo dalej będzie tutaj przeróbko. Trzeba zobaczyć, ile on tu w środku ma teraz. No nie, dowalił tylko paliwa, więc dobrze, ale szkoda, że nie ma tutaj nic więcej. Czyli tak, stąd będzie odbierał, czyli tutaj druga baza dla pojazdów. Będzie odbierająca. Poczekaj, nie mam tutaj takiego punktu widokowego zbytnio. Mógłbym to, wiadomo, taśmą prowadzić, ale nie chcę wszędzie taśm prowadzić. Jakoś tak te taśmy wszędzie nie widzę tego. Chcę się troszkę innymi rzeczami prowadzić. Po to są ciężarówki, żeby z nich korzystać, prawda? Jak? Okej, okay, teraz tak, Fundamentus Pospolitus.
Lecimy tu. 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 Ale zabetonuje świat. Ciekawe, czy jest taki achievement. Jakby było na Steamie, to pewnie byłyby achievementy. Na przykład zabetonuje świat. Za postawienie ileś płyt betonowych. Na Steamie na pewno by takie coś było. Na Epiku, no. Jeszcze nie wiadomo. Epic, jednak. Okej, teraz tak. Odlewnia będzie stała na razie w tą stronę. Nie, nie w tą, bo tu będzie szło jeszcze iron, więc odlewnia będzie stała w tą stronę. Tutaj. Jedna. Druga. Na razie dwie zapuszczę. Z odlewni, tak, tak. Będzie tutaj wychodziło tędy. Ile mam tych płytek jeszcze? 40. A, to takie. Ujdzie, ale przyniosę sobie te wzmocnione. Tak, beton dałem jak na rynku w Kielcach. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, rynek w Kielcach dawno, dawno temu była droga, było fajne rondo wokół fontanny. Później zabetonowali i tak się zrobiło niebezpiecznie, bo tam jeździły samochody po deptaku, że ostatnio byłem na rynku, okazuje się, że stoją takie wielkie betonowe te, jak to się mówi, donice, które mają za zadanie blokować przejazd. Epickie. Po prostu to jest epickie, co wymyślili. Wielkie donice postawili, które nie dają przejechać przez rynek już samochodem. Już powiem szczerze, że nawet rynek w Opatowie, w małej mieścińce, z której pochodzę, lepiej wygląda, zdecydowanie o 100% lepiej niż kielecki rynek. Brawo gospodarze Kielce. Naprawdę. To jest mistrzostwo, to co mogli wymyślić. Dobra, stąd muszę podciągnąć to. Na razie to pociągnę, a później pomyślę nad jakimś transportem innego rodzaju. Jest tutaj rozdzielnik. Tak, żeby ten rozdzielnik się tutaj ogarnął. Nie wiem, czy tutaj podepnę. Czekajcie. Tak. Okej, okay, tak podepnę. Mam wrażenie, że chyba jednak nie. Nie, tak się nie podepnie, bo jest za blisko. O nie, za bardzo się styka, no niestety. Dobra, zrobimy to tak, że to będzie tu. I stąd taśma będzie szła tędy. Betonu mi brakuje. Tą taśmę bierzemy tu. I ciągniemy aż tam, hen. Smaczną zbyt długi. No nie, właśnie ja nie chcę takich taśmociągów mega prowadzić. Póki te fabryki nie będą tak epickie, wielgachne, to te wszystkie rzeczy chcę naprawdę ograniczać do minimum, jeżeli chodzi o taśmociągi. Później może to zmienię, ale na razie nie chcę. Jestem jakiś inny, wiem. Nie ciągnę taśmociągów przez całe mapy, ale kurczę, po to twórcy wymyślili tyle fajnych rzeczy, żeby z nich korzystać, to nie będę się skupiał tylko na taśmach, no bez przesady. Okej, okay. O, przy okazji orzeszki wezmę, fajnie. I tak, tutaj mamy trójeczka. Tu pójdzie rozdzielnik. Tutaj będę miał chyba te trzy odlewnie, zrobimy. Tędy. Tu z daleka zrobimy. Przepraszam, za daleko zrobiłem. Nie ten, tak, nie taki zamysł był. Tu robię odlewnie stali. Tu rzucam sobie nadmiarowość. Wungla też to rzucę i tu się już może stal produkować w sumie. Jakby nie było. Tu sub dam. I staby stali się już powinno produkować, czemu nie? Ja idę tak. Tu. Tu.
A, żeby to równe było, nie wiem. Nie, i tak będę przystawiał, no bez przesady. Tak. To druga. Wróć. Tu idzie druga. Idealista jestem, szlak bym nie z tą idealistą, ale widzicie, taka krzywość mi nie odpowiada, po prostu. Taka już mi odpowiada, tamta nie, ta już odpowiada. diabelny idealista. Dobra, skoro tak jest, to tędy pójdzie... To ma być idealnie prosta krzywa. Tak, idealnie prosta krzywa. O, i tutaj pójdziemy, jeśli chodzi o węgiel. To tak, to pójdzie stąd, tu podepnie zasilanie. I tu ten taśmociąg będzie dostarczał nam węgiel z tu. I to będzie szło tędy, tylko tu już trzeba dać na podwyższenie w tym miejscu. A na razie coś tak bawię, później będę estetykę robił i tak wszystko i w ogóle i w szczególe. Zwłaszcza, że muszę tam ogarnąć te śruby lepiej. Brakuje mi stoi tutaj. Tak. To później idzie tutaj. I tu już węgiel idzie. Znaczy nie idzie, bo jeszcze nie dostarczyłem go. No tak, oczywiście, że tak. To jest logiczne. Ale tak, tu musi być rozdzielnik jeszcze zapodany. W miejscu tym tu. Okej. I ten rozdzielnik będzie tu. I teraz. Jak przejadę moim traktorkiem obok tego cudeńka. A, dawaj, dajesz. To on za zadanie ma zabrać ode mnie węgiel. On mi daje? Co mi daje? On nic nie miał. Chodźmy. A nie ma rozładowni. A, to miało być ustawione. Jest tu coś w środku? Chyba nie. No czekajcie, co jest tutaj ustawione? Pojazd, mam węgiel, to rzucę ten, jeszcze ten. Ty, węgiel. Tam nie masz jakiegoś do wyboru, że ten? Tu, jest rozładowanie, załadunek, rozładunek. Tak, ja nie zaznaczyłem tego, co trzeba. I teraz powinien po podjechaniu, on musi zaczaić. On jest taki czający później. O, widzisz, teraz podjadę. On sobie zabierze. I węgiel, patrzcie, i węgiel sobie jedzie. Paliwa nie zabrał? Nie, paliwa nie zabrał. I teraz tak, tu idzie węgiel. Tu jest sztaby stali, już się zrobił. Sporo tych sztabek, fajnie, wezmę sobie od razu. Przydadzą się. I węgiel idzie, patrzcie, i już piece pracują. No i właśnie o to chodzi. I właśnie o to chodzi. Właśnie taki jest zamysł. I teraz tak, jeżeli mamy to ogarnięte, to później będą konstruktory, które będą nam robiły odpowiednie rzeczy. Taśmociąg MK3. Właśnie, konstruktor, który, czy to jest monter? Chyba konstruktor to ogarnie. Takie mam ciut wrażenie. To sprawdź na jakimś, który jest już zbudowany. Steel beamy, tak. To jest to. Ale jakie to krzywe! O! Aż brzydkie. Krzywe, że aż brzydkie. I tak, konstruktor będzie sobie ten wyszedł. Celowo robię odstęp, bo jakbym chciał na przykład tu jakieś rozdzielić to, to żebym miał gdzie. Ale i tak mówię, ja jeszcze będę to przerabiał z 200 tysięcy razy. Więc wiecie, to nie ma co ode mnie też oczekiwać perfekcjonizmu w tym momencie. Rysiek, witam. O wilku mowa, to wcześniej było. A, to już dawno. To już było dawno. Okej, okay, zasilanie jest. Jak tam z energią? Luzik, energia to. I już mam steel beamy i steel beamy służą właśnie do robienia naszych tutaj super fajnych rzeczy związanych z MK3. A żeby zrobić w ogóle
warsztat. Zobaczmy. Ok, żeby zrobić stojany, potrzebuję przewody i stalowe rury. Ja. Czym był stojan? Stojan to jest część do motora. A, no. Stojan to jest część ta w środku, co jest, bo mamy... Nie, dobrze, czy stojan to jest zewnętrzna. Silnik składa się z widnika i stojana. Stojan to jest obudowa, a widnik to jest w środku, tak? Tak. Ja wiem, że to przerabiamy. Ruchoma część silnika. Nie pamiętam. Statyczna część silnika i ruchoma, zgadza się. Dobra, i na przykład, żeby zrobić później steel beamy, to jest to, i stalowe rury, to jest to, i encased, ojej, ale dużo, dużo tego wszystkiego. Przecież na okej. To jest ogarnięta, ogarnięte tu. I tutaj trzeba by już robić te nasze rzeczy związane z miedzią. Miedź mam chyba w tamtych okolicach, więc można by miedź na przykład tutaj zbudować. I tak, tu bym miał właśnie huty związane z płytkami, miedziowe i stalowe. To jest dobry zamysł, bo tu by, byłyby te rzeczy, tu by robiłem stojany. Stojany by sobie jechały tam taśmą do magazynu i na przykład w tej części się pobierały i porobiły się motory w tej części. To nie będzie złe. To będzie naprawdę dobre. Co się stało? Nie mam... węgla nie mam. Węgla nie mam, czyli muszę ustawić jakąś stałą produkcję. Okay. W Śląsku i w Wunga nie masz co. Wiecie co? Trzeba będzie tutaj ustawić stałą produkcję, stałe jazdy, ale o tym za chwilę.